Natalia, mam wrażenie, że jesteś jedną z najbardziej lubianych uczestniczek tej edycji, ale, oczywiście pojawia się zawsze też krytyka, ale. Tak? I tutaj szczególnie ona nasiliła się teraz po tych ostatnich odcinkach, kiedy pojawiły się sugestie, że grasz na dwa fronty. I tutaj nawiązuję oczywiście do sytuacji z Kamilem. Okay. Kiedy wchodzi jako nowy do programu, ty już tworzysz parę z Marcinem, ale jednak widzowie mają... odbierają to tak niektórzy, że faktycznie ty mu otworzyłaś też tą furtkę, a nie powiedziałaś się jednoznacznie, nie, ja chcę Marcina. Jak to wygląda z twojej strony? Z mojej strony wygląda to tak, że na pewno, nie ukrywając, Kamil był jednak, mieścił się w tych takich moich ideałach, które już wspomniałam. Był w twoim typie. Był w moim typie, tak. To też czysto, jasno i klarownie powiedziałam na samym początku, że no, Kamil jest w moim typie, podoba mi się. Ale miał u ciebie w ogóle jakiekolwiek szanse? Brałaś pod uwagę zmianę pary? Zmianę wtedy nie. I gdyby nie było, gdyby to mogłoby się potoczyć inaczej, gdybym na samym początku poznała i Marcina, i Kamila. Nie wiem, jakby to było, ale jednak dla mnie ważny jest i charakter, i wygląd. Wizualnie Kamil był super, był w moim typie, ale jako całokształt nie czułam się przy nim dobrze. Czułam się tak, jak powiedziałam, że Kamil patrzy jak na mięso. To tak jak było normalnie, że czułam się, jakby cały czas mnie obserwował, jak na taki lew patrzący na jakąś tam gazelę. Że nie czułam się dobrze przy nim, co było inaczej przy Marcinie. Przy nim czułam się komfortowo, dobrze, świetnie się dogadywaliśmy. No i tutaj dla mnie była sytuacja klarowna, że nic z tego nie będzie. A zatrzymajmy się jeszcze przy tej krytyce. Czy ty w ogóle czytasz te komentarze? Czy na ciebie to jakoś oddziałuje? Czy przejmujesz się opinią innych? Nie ukrywając, troszkę tam dochodzą do mnie te wypowiedzi wszystkich, te komentarze. Czytam. Może nie wszystkie, nie śledzę tego cały czas. Od czasu do czasu sobie sprawdzę. Ale może na początku się bardzo przejmowałam, tak patrzyłam, cały czas tylko sprawdzałam komentarze i tak, Jezu, co oni w ogóle piszą, jak mogli tak pomyśleć albo coś. Teraz mało biorę już to do siebie, bo wiem, że tak naprawdę co wydarzenie w hotelu, co się nie stanie, cały czas wszystko jest, jak ludzie są, jak można powiedzieć, w takich sytuacjach, jak takie rągiewki co do sytuacji, to automatycznie tak reagują i już kogoś tam hejtują, a nie wiedzą, jaki będzie przebieg wydarzeń, może odcinek później, co może być każda sytuacja wyjaśniona, ale automatycznie już ta fala hejtów spływa na nas od razu. Nikt się nie liczy ze słowami, kompletnie.